Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony znów Jakubus, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Virtua Tennis 4. Teraz do rozegrania mamy wielki turniej w Paryżu, na który serdecznie zapraszam. Więc nie traćmy czasu i go rozegrajmy. Zobaczmy, kogo jest to jest na Beli. Rafael Nadal. I to w sumie z twojej krzyki jest tylko on. Zaraz przeciwko sobie mam jakiegoś Niemca. Coś czuję, że na pewno z tym finale będę miał Rafaela Nadala, bo to w sumie chyba jeden z najlepszych zawodników. O. Coś mam odczuwam małe nogi. Ciach. Wow. Odbijamy. Nie tracić czasu. Mam nadzieję, że w tym opinię pójdzie. Ta mistrzostwa pójdę jakieś bez większego. Przez większy przeszkód. Aczkolwiek tym znowu lagi jakieś dziwne są. Nie wiem czym to spowodowane. No specjalnie na mistrzostwa kupiłem aż 3 agentów, żeby więcej gwiazdek zdobyć na sławę, czy jak to się nazywa. Kurczę, te lagi. Dobra, już teraz będę być lepiej, bo wyłączyłem jakieś programy. No, odczuwa się różnica. Ło, jakie skoki. Jeszcze to robię. Będę ciekawie by się grało w tego tenisa przez internet, ale nie wiem czy ktoś jeszcze gra w taką starobie. O. Patrz, piłkę zebrali. Nie spodziewałem się w sumie aż, że będzie uchwycone jak łopacz piłek, czy jak tam się, czy zbierać piłek. Bierze piłkę. Aż dziwnie. Dobra, tam... Tak. Nie, z Niemcy nie ma jakichś problemów. Najgorzej chyba przeczuwałem, że będzie finał. Są dalem. W sumie to mówi kolega z drużyny. Wow. Przeskoczyłem. Po tym odcinku prawdopodobnie zostanie już chyba tylko 4 są odcinki do nagrania, bo... O! Wolną. No to w sumie będą się powoli kończyć te mistrzostwa. Połowa będzie za nami. Zostanie jeszcze tylko połowa do rozegrania. Ale skaczę na pierwsze miejsce w tabeli. Tak, to było piękne. Dalej mi się ciągle myli forehand i backhand. Ale... Coraz lepiej tak z czasem przestanę chyba to mówić. Pomyślę jeszcze o zakupie nowej umiejętności do mojego. Ale chyba najpierw muszę poćwiczyć trochę. Ogólnie gierka jest... No dobra w sumie. Ale... Żeby nie wiadomo jak długo w nią grać, to... To tak. Myślę, z jaki filmik jeszcze nagrać? Jaką serię filmików nagrać? Prawdopodobnie jeszcze coś nagram z Firefalla. Z tej nowej gierki MMO FPS. Co nie taka nowa, ale... Chyba z tego, co się nie mylę, to z tegoroczne. Bardzo dobre grywalnie, ale też szybko się nudzi, bo... Nie ma za dużo map PvP. A ciągłym biciem mobków to się nudzi.
Ale to na razie jest wersja... Firefly jest chyba wersja beta, więc może coś się wszystko zmieni. Tak, kolejne zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo na tym turnieju. O, fajny. Jest tak gorąco. Kondycja spada. Koło chłodę. Teraz została jest półfinał. Tak, półfinał. O, znowu przycięcie. Fernando González. Bez problemów to zrobił. Pięknie. Pach, pach. Bum. O, ja. Miło byłoby, gdyby ktoś w opisie napisał, jakie filmiki jeszcze z jaką serię gier by się przydało nagrać. Myślałem jeszcze też o Warcraftcie, ale nie sprawdzałem, pewnie tego jest pełno na internecie, więc tak w sumie też bez sensu. Aczkolwiek nie jestem pewny co do Warcrafta, bo nie sprawdzałem, ale przeczuwam, bo ta gra też jest stara, jednak popularna. Skoro filmiki z Starcrafta jedynki są z całej kampanii, to czemu nie być z Warcrafta? Tak, out. Jaki out? Pach, pach. Wow. No to mi ładnie spieka. A mogłem to kończyć, kurde. No, ładnie. Tak, nie ma co tu komentować dużo, bo to w sumie tylko zwykły mecz tenisa. W sumie już nie taki zwykły. Zwykły, niezwykły. Oj, to jest przypadek, włączymy no. A, pierwszy game. O. Nie, co tu ma dużo komentować w tenisie, co tu? W kółko to samo. To pewno ciekawie by się grało z kimś na internecie, ale nie wiem czy to kiedykolwiek dojdzie do skutku. O, pięknie. 30 do 0. Mua. Tak ma być. Jak się broni. No, tego już nie mógł przyjąć, brak. No i powiem, 40 do 0, to jest większa szansa, że to skończę teraz. I ciach. No chyba, że nawet takie błędy jak teraz, więc tego nie skończę szybko. Myślałem, że nad nowym strojem do mojego... tenisisty. No, to pięknie. 40 do 30. Zamiast co wygrać szybko i przejść do Nadala, to... No, pięknie. Trzy błędy i już zacząłem przegrywać. O. Tak. Trzeba to kończyć. Nikt nawet też nie zwróciłem uwagi na to w prawdziwych meczach tenisa, że siatka tenisa jest nieco niższa na samym środku. Tak
którą no, mi tak gra, tam tak naprawdę mówiąc, to nigdy się tego nie dowiedział. Bo nigdy nie zwracałem na to uwagi. To. Nie wiem, gry takie głupie, a jednak czasem czegoś nauczą. Kurde. No tu gadu, gadu, a ja zaraz mecz przejdę. Czyli gema. Dius. Była do 40 do 0, a teraz prawie bym to przegiął, kurde. No. Kolejny unwanted. Kończmy to szybko. Dawaj, dawaj. Jest! Wygrałem półfinał. Pięknie. Teraz najcięższy mecz, bo grałem przeciwko koledze z drużyny Rafaelowi Nadalowi. Ach. W sumie osobiście też jestem jego wielkim fanem. Może nie takim wielkim, ale kibicuję mu. Może dlatego też wybrałem go do drużyny do siebie. Wow. Jakoś dziwnie odbijamy te piłki. Kurde, co on... Tak, że mu biec na dół, to biegnie do góry. Muszę poćwiczyć nad kondycją do mojego tenisisty, bo... Ty tak zmęczył się po dwóch meczach, a w finale nie daje rady. Pięknie. Wyrównamy. Takie emocje, takie niby głupia gierka, a takie emocje. No. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Przerywałem 3 do 0, a jeszcze to wygrał. No. Uff. Aż mi się brakło tchu w piersiach. O, tak, tak. Jeszcze nie widziałem, żeby podczas serwowania w tej grze komputer popełnił jakikolwiek błąd. Typu walnął w siatkę lub wywalił piłkę za boisko. O tak, tak. 40 do 0. O nie. Trzeba się wziąć do siebie. Ale razem tym bo ten już za późno. Kurde. Przegrać się jak gema. O tak, tak, tak. Taki błąd, karygodny błąd. No. A teraz to falno tak przez to, że mi się umiejętność ładowała. Co byłoby z tego? Pięknie. Wziął się za siebie. Jep.
Boom. Tak. Match point. Championship point. O, jeszcze lepiej. Coś ważniejszego. Aż mi się w tenisa chciało zagrać. Kurde. Karygodny błąd. Jest! To są drugie mistrzostwa wygrane. Drugie? Tak się wydaje, że drugie. A ty pamiętam. O, tak, tak. Aż się spocił jednak. Mogę wreszcie odetchnąć. Zobaczmy co tam. No, kondycja to. No. Teraz ładne bonusy jakieś. 45 tylko? Nie. Utalentowany. Jestem utalentowany. Nigdy w to nie wątpiłem. Awans z brązu do brązu. No, 25 gwiazd tylko do srebra. Da radę. Prawie mi się udało. Open sezon. To będzie pewnie trzeci sezon. Po trzeci sezon oczywiście final sezon, jak się nie mylę. A jednak awansowałem do srebra. Wow. A nie spodziewałem się tego. Odblokuję tylko 100 gwiazdek. 500. O, 150 do złota. Gdzie my się zabieramy? Do Europy, tak, z Europy do Europy. Tym razem Elegant Tennis Classic 5. Oczywiście, że będzie to następny odcinko, bo jednak ile można oglądać tenisa? Pierwszy mecz w Sztokholmie, na który oczywiście już się zakwalifikowałem. O, długa trasa. I tu po Sztokholmie, nawet nie wiem gdzie. Sztokholm i Praga. No, tak więc dziękuję za poświęcony mi czas. Zapraszam oczywiście po więcej w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie mój kanał oraz polecajcie znajomym. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!